Witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Przypominam, że rozmawiamy z Kciukiem, Tomkiem Jaworskim. Gadaliśmy o życiu, gadaliśmy o gitarach. Teraz czas na to coś, co Tomek masz pod nogą. To jest multi-effect. To jest coś, do czego dochodziłeś przez lata? Pierwsze moje spotkanie z gitarą basową było takie, że od razu miałem efekt miałem jakiś. Od razu szukałem wzbogacenia tego klasycznego dźwięku. Pamiętasz, co było pierwsze? Tak. Firma Harmonix Flanger. I taki mi robił... Żeby ta gitara była jeszcze... Też zbierała się taka, wiesz, grupa kumpli gdzieś na imprezie i ten, ale to brzmi, Jezu, jak ktoś miał taki efekt, no to już po prostu laboratorium, prawda? Lata 70. No to oni to zapoczątkowali. Aha. Patrz, jak ja lubię tych kolegów. To moi, wiesz, na tym też jakby... To prawda. I mają się dobrze, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak, oczywiście. Flanger. Potem jakiś kompresor? Potem delay oczywiście. Aha. To jest nieodzowna rzecz dla mnie. Naprawdę delay jest... Nie mogłem żyć bez delaya tak naprawdę. A kompresor? Kompresor aż tak mi nie był potrzebny, ponieważ wyćwiczyłem ten kompresor. Mam w palcach kompresor. Tutaj kompresor jest w ręku. Jasne, że tak. Tutaj masz sporo efektów. Są jakieś twoje ulubione? Lubisz szukać w ogóle efektów? Tak, kiedyś bardzo lubiłem. Wiesz, jak miałem taki leksykon na piątkę i jedynkę. Mhm. Oczywiście tam były firmowe brzmienia, efekty, tak, paterny. Mnie to drażniło, że one są takie, wszyscy mają te same, wszystko to tak samo brzmi, więc zabrałem się, rozgrzybywałem to wszystko, wiesz, całe te pogłosy, te chorusy, wiesz, szukałem jakiegoś dziwnego, innego brzmienia. Po latach okazuje się, że szukałem dziury w całym. Aha. Po prostu. Trochę tak jest, nie? Szukałem dziury w całym. W ogóle z całą odpowiedzialnością mówię. Aha. To jest szukanie dziury w całym. Albo efekt gra, albo nie, po prostu. Albo jest chorusem, albo jest jakimś dziwnym czymś rozszerzonym, wiesz, niestrojącym. Ale tak naprawdę teraz podstawowe efekty dla ciebie to co? Jakiś delay, pogłos i chorus? Dobrze tak, myślę? Tak, bardzo dobrze myślisz. Aha. To jest podstawowe. Delay, chorus i pogłos. Rzeczy, na których używasz, na których grasz na co dzień. Możesz zaprezentować z tego pudełka? Delay, chorus i pogłos. Aha. Zaprezentuję ci. I to można z gitary basowej zrobić harmoniczne smyki na przykład. A pokażę. Teraz włączę delay. To jest pogłos z delayem. Chorus dojdzie do tego, harmoniczne. I tak dalej. Pięknie, pięknie. Lubisz się bawić? Uwielbiam, tak. Uwielbiam wchodzić w te... Całe życie, może powtarzam ten sam numer, ale uwielbiam go. To znaczy, robię różne konfiguracje harmoniczne z tych smyków. Mhm. A jak myślisz o, bo pewnie myślisz o jakiejś swojej nowej płycie, masz brzmienie, do którego dążysz? Masz coś, co chciałbyś uzyskać w gitarze, ale jeszcze szukasz? Chciałbym, żeby brzmiała po prostu. Po prostu? Tak. Jak usłyszysz, że brzmi, to wtedy tak jak powiesz, ci powiedziałem, z tymi efektami, szukanie, wiesz, bycia oryginałem takim, chyba już wyrosłem z tego i szukam muzyki, dźwięków takich, które mnie inspirują, kolegów szukam, którzy mnie inspirują. Nie szukam brzmienia, brzmienie już jest. Chcę grać. Teraz po prostu. Dobre dźwięki. Nie szukam brzmienia. A powiedz mi, co to jest obok tego multi-efektu, co to jest za puszka? A to jest looper. Mhm. Wiesz co, nie gram na tym efekcie, dlatego że jestem przekonany do niego i że znam go i wiem, jak jest zbudowany i mam wiedzę dużą. Mhm. W ogóle nie mam żadnej wiedzy. Tak naprawdę po tylu latach grania, gdzie myślałem, że mam, że sam programuję wszystko robię sam. I te brzmienia miałem jakieś tam trochę jakby odstające od tych naturalnych i
co większość miała. Mhm. I doszedłem do tego, że po co to w ogóle tracić czas na to. Są ludzie, którzy na tym się znają i doradził mi człowiek w sklepie po prostu, też basista. Poprosiłem go, żeby znalazł coś najbardziej odpowiedniego dla mnie do robienia pętli, do których mogłem improwizować. Oczywiście był w temacie, więc wszystko się zgadzało. Tak z ciekawości zapytam loopera. Looper traktujesz czasami jak metronom do ćwiczenia? Co, nie można tego traktować jak metronom, ponieważ to jest zdrada, bo masz różny stan emocjonalny, a tutaj każde naciśnięcie przypadkowe powoduje to, że już nie wrócisz do początku. Jest dramat. Ale jak ćwiczysz na przykład w domu na gitarze, bawisz się looperem? Tak, cały czas. Tak. Mhm. Zapętlam sobie na przykład jakąś frazę typu... O. Wyłączę tego delaya. Taki, to mi sprawia największą przyjemność. Czuję się, że łączę się ze wszechświatem. Jesteś wolnym. Tak, jestem wolny. Super. Pięknie brzmi. Pogadajmy teraz o tym, co jest za tobą tak naprawdę, bo tutaj też są składowe, które potrafią być imponujące. Zacznijmy od samej góry. Co to jest za urządzenie? Małe, a niepokojąco brzmi. Ja bym proponował, żeby kamera najechała bardzo blisko na ten wzmacniacz. Ja zbyt dużo nie wiem o tym wzmacniaczu. Wybrałem go jako jedynego z wielu, ze wszystkich wzmacniaczy, bo na wszystkich wzmacniaczach grałem, jakie są dostępne na świecie. Mhm. I wybrałem ten wzmacniacz. Nie dlatego, że lubię bardzo Markusa Millera, tylko dlatego, że ten wzmacniacz najlepiej zagrał ze wszystkich wzmacniaczy i dopasował się do mojej estetyki brzmieniowej. Little Markus 1000. W dzisiejszych czasach już nie ma znaczenia, czy wzmacniacz jest ciężki, ogromny, czy lekki. Jakieś ma. Ma? Jakieś ma znaczenie, bo jednak te ciężkie kolumny starodawne inaczej zupełnie grają niż te lekkie. Ale ja jestem takim trochę tradycjonalistą, jeśli chodzi o brzmienie, głośniki. Mhm. Przede wszystkim głośniki. Mhm. Ale... Tobie powaliło. Już nie jestem. Okay. Powiedziałeś, że w tym wzmacniaczu ciekawy jest exciter, tak? To jest coś, z czym się spotkałeś pierwszy raz, bo to też mnie zainteresowało. Myśmy musieli zobaczyć tam, czy to jest exciter. Zobacz, jak to się nazywa, bo ja nie wziąłem okularów. Ja też nie. Ale to my jesteśmy z tego samego rocznika, także ślepota starcza to się nazywa. To myślę, że kamera to pokaże, co to jest, ale myślę, że to exciter jest. Dodaję górki pięknej. Zobacz, ja ci to zademonstruję. Możesz sobie wyszukać. To, co ci odpowiada najbardziej. Aha. Prawda? Normalny Pastorius. Możesz zrobić Markusa Millera, jak chcesz. Nie, włączyłem, dobra. Także wspaniała rzecz. Mhm. Wspaniała rzecz. Nie wiedziałem, że to aż tak działa. Dopiero jak już kupiłem ten wzmacniacz, to
jeszcze większego, jakby większej radości doznałem. A to, co masz pod spodem, co to jest za multi-efekt Lexicona? To jest studyjny efekt, multi-efekt, delaye, chorusy, no, tak jak, tylko że studyjne urządzenie, które jakby dopełnia w moich solowych jakby występach, może w przyszłości, jak będę grał te solowe, bo na razie była długa przerwa i nic, będzie mi pomagał ten właśnie studyjny Lexicon. To nie jest jakieś drogie, skomplikowane urządzenie, jest ogólnie dostępne. Ale sprawdzona marka tak, bardzo brzmiące. Bardzo dobrze brzmiące, dobre delaye, dobre pogłosy, harmonizery też ma chyba dobre, bo tutaj ja korzystam z kwinty czasami do różnych harmonicznych takich podróży. Dodamy trochę więcej tego. O. Bardzo lubię, wiesz, zasiali górale, nie? A to później daje w efekcie... Potęga. Jest orkiestra. Potęga po prostu. Jest potęga. Także uwielbiam korzystać z harmonizerów. On ma dobry harmonizer, brzmiący, strojący. Oktaver gorzej, ale ta kwinta bardzo ładnie stroi. A o paczkach mówiłeś, tak? Że to są te, które cię oczarowały, te paczki Mark Bassa? Tak. To jest coś, co po prostu nie wierzyłeś w to, że zagra do momentu, kiedy nie zagrało. Tak. I w zupełności tak, wiesz, jak rozmawialiśmy tak na luzie sobie na korytarzu, to ci mówiłem, że pojechałem po... inną firmę? Po inną firmę, a... Wróciłeś z inną. Wróciłem z inną, także... Życie nie ma lubi czego, zaskakiwać. Tak, nie ma czegoś takiego, że ja szukam brzmienia. Ja po prostu chcę brzmieć tak, jak słyszę. To brzmienie mi odpowiada i ja tak brzmię. To jest, to znalazłem, to brzmienie. I ten zestaw, to jest moje brzmienie. Super. A jak brzmi ten zestaw w pełnej krasie? Przekonamy się już niebawem. Do zobaczenia.